A znajdujemy się na ulicy Jagiellończyka przed muszlą koncertową i za chwilę rozpocznie się już 15 raz bieg Towarska Wiosenna. W 2008 roku Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kowary włączyło się w ogólnopolską akcję Polska Biega i od tego roku, co roku organizujemy w Kowarach właśnie na wiosnę taki bieg. Od 2018 roku bieg już został przemianowany na Kowarską Wiosenną Piątkę. Powiedz, jak się czujesz przed biegiem? Padał już test, więc na pewno będzie na drodze ślisko. I to jest utrudnienie, bo raz już się wywaliłam, więc mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Już trasa jest zabezpieczona przez naszą kowarską policję, przez wolontariuszy, jest bezpiecznie i mamy nadzieję, że tak bezpiecznie będzie do końca. Cieszysz się, że będziesz brać udział w tym biegu? Tak. A powiedz, biegłaś w tamtym roku w Wiosennej Piątce? Tak. Super. A powiedz, stresujesz się przed biegiem? Tak. Jak myślisz, wygrasz któryś z miejsc, czy nie? Nie. Słuchajcie, dzieciaki, biegacze, biegaczki, rodzice, stańcie w tym prześwicie tego namiotu Start Meta. Już mamy naszego młodego kowarskiego reportera, który chce również zrobić zdjęcie. Burza idzie, ale wszystko sprzyja. Nie ma złej pogody na bieganie. Powiedz, czy boisz się? Stresujesz się? Pół na pół. Chciałabyś wygrać? Bardzo. Jak myślisz, które miejsce zdobędziesz? Nie wiem. Niestety. Biegi dla dzieci i młodzieży zostały odwołane. Odbył się tylko jeden. Niestety. Jest jak na Florydzie. Jest ciepło, gorąco, ale pada deszcz. Niemożliwe. Jesteś zawiedziony pogodą, która spowodowała, że nie tak. Będziesz mógł biec i zdobyć miejsca? Tak. No, a jak myślisz, chciałbyś, żeby termin został przestawiony tych biegów dla dzieci i młodzieży, czy po prostu, żeby teraz to się odbyło? Żeby był teraz. No, ta pogoda niestety nie była ładna, ale najważniejsze jest to, że przestało już padać. Ale ta burza, co spowodowała przerwanie i niestety wręczenie wszystkim finiszerom medali pamiątkowych, spowodowała ta burza. Ale również grzmot bardzo głośny, który Państwo słyszeli, podczas kiedy byli Państwo w swoich domach, to właśnie ten głośny grzmot to był wtedy, właśnie kiedy piorun uderzył w iglicę kościoła imienia Najświętszej Maryi Panny.